HC GKS Katowice pokonał gości z Krynicy 4-2 i odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym roku. Bramki dla hokejowej Gieksy strzelili Podsiadło, Jaskulski, Frączek i Przygocki. Dla gości trafili Pach i Pesta. Chłopcy z Krynicy się bronili. My próbowaliśmy atakować. No, oni czekali na te kontry. Dobrze, że zdobyliśmy tą trzecią bramkę, która nas odprowadziła trochę i, no i udało się. Krynica postawiła nam bardzo, bardzo wysokie warunki. Spodziewaliśmy się tego, że na pewno będą chłopcy walczyć do końca, bo są młodą drużyną, ambitną, także jak powiedziałem, postawili nam twarde warunki, no ale podołaliśmy temu meczu i wygraliśmy to 4-2. Przyspaliliśmy troszeczkę w pierwszej tercji, co odzwierciedla wynik, było 2-1. Potem coraz bardziej wchodziliśmy w mecz, graliśmy z sercem, staraliśmy się, no niestety się nie udało, jeszcze ta bramka czwarta, kiedy zdjęliśmy bramkarza. No tak jest sport. Pierwszy mecz po tak długim czasie, po praktycznie miesiącu gry, no było ciężko, na pewno i dla nas, jak i dla Krynicy. Jesteśmy równorzędnymi przeciwnikami. Każdy mecz nasz z nimi będzie na pewno wyrównany i to będzie taki mecz do jednej bramki. Zabrakło troszeczkę skuteczności, dwie może niepotrzebne kary. No i dostaliśmy te dwie bramki właśnie w osłabieniu, które wpłynęły właśnie na wynik spotkania. Wygraliśmy dobrze, myślę, wydaje w obronie, także jest się z czego cieszyć i z każdym meczem do przodu, żeby tych punktów było więcej. Mecz rozegrany został po 3-tygodniowej przerwie z powodu lockoutu. Każdy z nas wolałby grać mecze niż tylko trenować. No doczekaliśmy się tego, że gramy i możemy się z tego cieszyć. Było nam to na pewno nie na rękę, bo my chcemy grać. I takie przerwy na pewno nie służą ani zawodnikom, ani klubom, kibicom. Były 3 tygodnie bez grania, także jeżeli nie ma meczy, mecze wyglądają potem słabo, nie ma siły, nie ma tego grania, także dobrze, że te mecze teraz są, zaczęliśmy od zwycięstwa i powinno być dobrze, coraz lepiej teraz. Kolejne spotkania u siebie HC GKS Katowice rozegra 7 stycznia z MMKS-em pod Hale Nowy Targ i 10 z AKSAM Unia Oświęcim.